w radomskim lesie, tam pod sosnami, gdzie rozkwitały kaliny. Tam młody żołnierz w grobie spoczywa, z dala od swojej rodziny. Mogiła jego mchem się pokryła, a na niej krzyż jest brzezowy. Na wiosnę kwitną białe konwalie, a wokół bór jest sosnowy. W 1916 roku pożegnał swoją rodzinę. Poszedł na wojnę bić bolszewika, co wymordował rodzinę. Nadszedł już rozkaz ruszać do boju. Było już późno z wieczora. Słonko już zaszło, myśmy stanęli ponad doliną jeziora. Z prawego skrzydła kompania wroga już na piechotę naciera. Piechota strzela wciąż bez ustanku, żołnierz za żołnierzem pada. Patrzę, ach patrzę, padł mój kolega, upadł na ziemię nieżywy. Jeszcze ostatnie wyrzek te słowa, napisz do mojej rodziny. Napisz do ojca, napisz do matki, napisz do lubej dziewczyny, że ostra kula pierś mi przeszyła o pół do drugiej godziny. Ja za kolegę list napisałem, sam padłem za pół godziny. Za mnie już listu nikt nie napisał do ukochanej rodziny. Na starej sośnie jeden z żołnierzy taki mi napis zostawił. Śpijże kolego, w tym ciemnym grobie jeden bolszewik cię zabił. Zapłacze ojciec, zapłacze matka, zapłacze cała rodzina, ale najwięcej to łez wyleje najukochańsza dziewczyna. Ale najwięcej to łez wyleje najukochańsza dziewczyna.